Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera. Kochani, Taurox Mosiężny Byk zasadził się na Alita Anara, plus oczywiście nasz garnizon, który jest tu. Także ilość ofiar mała. Dobra, bijemy się. Nie ma co się ten zastanawiać. Natomiast, kochani, dziękuję za komentarze wszystkie, polubienia i ogólnie aktywność. Także kontynuujemy. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dłuższy troszeczkę niż wcześniejszy, wczorajszy. No ale wczoraj faktycznie, no, troszeczkę krócej musiałem niestety nagrywać. Także teraz przed nami zasadzka. No słabo. Dobra, nasi przychodzą z tamtej strony, więc my, wydaje mi się, ustawimy się z tej. Potrzebuję ciebie. W sumie was potrzebuję tutaj. Chodźcie tu. A tu jest ta mapa z tym. O ja pierdziele, dobra. Są minotaury, tu są włócznicy. Włócznicy. To my się zajmiemy tu włócznikami, tylko kurde, oczywiście to jest takie słabe, więc pójdziemy w ten sposób, kolumnowo. 1, 2, 3. Alitanar chyba z przodu będzie, nie? Czy z tyłu? Czy w którą stronę wyjdziecie? Nie wiem, stoicie na razie. Dobra, to tu. Ty może troszeczkę z tyłu. Gorgon. Czy ja cię wcisnę tu? Tak. Gdzie ty poszedłeś? Tu. Naprawdę tu. Nie zrobię tutaj akcji. To trudno. Trzeba będzie wyjść z tamtej strony jednak. Tu. Co to taki oddział mały? Co tutaj się dzieje? Okej. Okay. Dobra. No i łucznicy. Może też tu. Dobra. Tu i tu. Go. Właściwie na Orewa. Tu go. Nie wiem, gdzie jest Alitanar, pewnie ukryty, także znajdźmy go. Co to jest to? Ten oddział, a tak w zwarciu i w ogóle. Dobra. Biegniecie, czy co robicie? Ty, mój miły, stój tu. Bo to jest niedobra sprawa. Żebyś mi tutaj szedł. Uciekaj. No atakować. Durnie. Hurra. Czy ja mogę zaznaczyć część jednostek, czy nie bardzo? Chodźcie. Orę dostaje. Całe szczęście. Tu mamy zionięcie. Zioniemy sobie w ten sposób, oto tu. Ty. Atakuj tu. Odporność w zwarciu, dawaj. Jedziesz, to jest co? Dotknięty przez księżyc. Czy jesteście tutaj dotknięci przez księżyc? Antikor, gdzie ty jesteś, Antikor? Reła. W sumie, ty możesz też przeatakować. Wezwijmy Centigora w ogóle. Czy wy możecie zacząć atakować Alitanara, czy tak nie bardzo? Chyba nie bardzo. Dobra, ustawcie się gdzieś, kurde, tu. To jest stado Razgorów. To jest okej. Okay. To są ci z toporami. Demoniczny byk. Gdzie jest ten nie Gorgon, tylko Centigor, który przyzwany został? Centigor. Go. No i tyle tak naprawdę.
Natomiast jeżeli dam im uciec, to oni uciekną. Nie wiem, czy mam jeszcze zasięg ruchu. Wydaje mi się, że będę miał. To zionięcie niestety ma taki mały zasięg. Przyzwij sobie moc. Ci powinni zostać spowolnieni w tym momencie. O ile rzucimy ten czar. I atakuj tu. Chodź. Tak, tu jest wszystko ok? Tu jeszcze walczymy. Prędkość super, jeszcze go wybuchnij. I tak dostaniemy bonus za pokonanie Alitanara, bo to nie jest kwestia zabicia go, ale... raczej pokonania po prostu w walce. Gościu przegrał bitwę i tyle. No dajesz, no. Okej. Okay. Zdecydowane zwycięstwo, wiadomo. 37,54. No tutaj troszkę słabo, ale... ale ogólnie spoko. Muszę powiedzieć, Gorgon 15, 15, 19, 26. Dobra, uzupełnimy się, wydaje mi się, troszeczkę. Tak, uzupełnimy się, bo idziemy dalej. Alitanar zabity. Włócznia myśliwska, słuchajcie, siła pocisku plus 8. I bursztynowa włócznia, ale nie wiem, czy potrzebujemy to. Upadek cienia, koszt działania bohatera minus 15% i szansa na udane działanie. Spoko w trakcie ataku, wyśmienity napastnik, bardzo się cieszę. No i mamy, kurde, poziom 22. Plus 45 przebijające pancerz. Odporność na magię mogłaby być dobra, ale wiecie co, weźmiemy powoli akcję tu. W sensie pójdziemy w żółty rozwój, przypływy, może ten donośny ryk będzie lepszym pomysłem. Uzupełniamy się moment, natomiast tu jest jeszcze ta bitwa, znaczy bitwa, ta armia. Leć tu, uzupełni się moment. Właśnie, może kogoś wymienimy, kurde, mamy lokalnie tak. Lokalnie nie mamy nikogo. Mamy pomioty chaosu, których mamy z bonusu, ze sztandaru, z pomocnika. No mamy centigory, no mamy stadogorów z tarczami, ale to jest, kurde... Wargore, ale to mamy. Tylko czemu jest pokazane, że mogę sobie zwiększyć to, jak nie mogę? Minotaury, starczamy. Mamy 14 tysięcy, więc pójdziemy faktycznie tu w minotaury. Z tarczami. Natomiast druga armia... Tak, bo wy macie, kurde... Dobra, dwie tury do rozwinięcia. Natomiast ty, mój miły... wiesz co? No, 40, kurde, będzie potrzebne. 40 obrony. No, rytuału na razie nie odprawiam, wiadomo. Tylko po prostu daję turę. No, uciekaj, uciekaj. Jak chcesz, to wieżę półmroku sobie z powrotem przejmij. Mhm. Co nie będzie takie głupie? Znaczy oni nie mają armii w ogóle. Co tutaj? O co tu chodzi? Co tam? Traktat pokojowy, słuchajcie. Siła 57. Dobra, no. Znaczy pokojowy tylko dlatego, że nie chcę, żeby oni mi wyskoczyli, wiecie, z... za załomu i zaatakowali mnie w dziwnym miejscu. Do serca ciemności. Jeden z swoich szamanów, cieszący się pewną renomą, pragnie opuścić stado i udać się w podróż do serca ciemności. Czy zezwolisz na tę pielgrzymkę? Nie. Nie. To są te wieże mlężnicze, to jest rezerwa, wszystkie krwawe ziemie. Kurde, bo tak naprawdę te dwa są najlepsze z tych wszystkich, nie? 4000, bo i tak są tam dwie tury
do naszego drugiego wodza. Groza pozyskana z bitew plus 20, bieremy. Natomiast tu wyzwanie ukończone, pancerz dla bestigorów, fajnie. No dobra, można by przeskoczyć tam. Albo pójść w trybie odpowiednim. Pójdźmy w odpowiednim trybie. Do wieży półmroku. Strat 0, jak widzieliście. 5 zeta. Zwierzęcy szał, niewielką mniejszość ruchu. Nacieraj dalej. Dobra, za 1 zeta pójdziemy. Wyższość nad asurami, spoko, dyscyplina podczas walki z elfami wysokiego rodu i magiczna ochrona. I wrogowie zabici, spoczko, plus poziom za tą bitwę, za tę bitwę. No właśnie, miażdżąca szarża, ale nienawiść do ludzkości, wydaje mi się, że będzie dobrym pomysłem. Ty, mój miły, masz 20 poziom, więc w nieśmiertelność pójdziesz. Ty masz 17 poziom, więc jeszcze w nieśmiertelność nie pójdziesz, ale punkty zdrowia może większe. Potężny cios, tak, ale najpierw punkty zdrowia, nie chciałbym, żebyś mi umarł za szybko. No idziemy dalej, no. A nie mogę pójść tędy? Dalej? Mhm. Następne ulepszenie hordy, no właśnie, dobra. Tutaj lodowa iglica. Ale kurde, wiecie co? Bo ta armia... Nie, dobra, wiesz co? Idź stąd. Idź tu. Idź tu. Idź tam. No i w następnej turze się ulepszymy troszeczkę. 6000. Lokalny region. Nie, dobra. Na razie to zostawimy. Siemano. Najemnicy ogrów przybyli. Dochodzące z oddali, wiadomo. Gdzie są ci najemnicy? Tutaj. Ale nie będziemy ich brać. Natomiast, kochani, muszę zostawić 10% ruchu. O. Tup. I ulepszyć, kurde, ten budynek. Dobrze. Natomiast tu, w tym trybie... A, pokonajmy tę armię. Bo ona mnie tutaj wkurza. Ciach. O 1% to mi się nie opłaca. Natomiast zwierzęcy szał weźmiemy sobie. Bo mamy w tym momencie pierwszą. Tu jest groza 50, dyscyplina, region Tauroxa, obrona w zwarciu Tauroxa. To jest kurde dobre. Łaknienie krwi. To jest wzmocnienie, tu jest magiczna ochrona dla wszystkich. Wiatry magii, nie, w sumie to jest najlepsze z tego wszystkiego, ale jeszcze nie będziemy odbierać tej nagrody. Topór ludzi, obrażenia przebijające pancerz plus 15, ataki rozdzierające mi pancerz i topór ludzi. Terror. Ale to jest... Nie. Myślałem, że to jest bierna umiejętność, ale nie jest. Zaraz komuś tu damy ten topór ludzi. Atak w zwarciu dla ciebie. Natomiast ty, mój miły, chyba... Pytanie, czy ty masz... No właśnie, nie masz nic, kurde. Weź sobie ten topór ludzi. I powinno być ok. Tu jest kultysta i tyle. Talizman. Spoczko. 18 poziom. Dobra, potężny cios. Zabijaj szybciej. No idziemy tam. Ty tu się, mój miły, robisz. Tutaj Nakaj biega. I okej. Okay. Lądrowanie, wiadomo. Ale my nie mamy tego. Ładu publicznego, więc... No tu trzeba iść, kurde. Dawaj, chodź. Ty tam... Jak ty się tam nazywasz? Złożono ofiarę, wyzwanie ukończone, przetrwanie tylko silnik, groza pozyskana, zbite w plus 20, dobra sprawa. No tu nie mamy na razie nic, więc trzeba będzie pójść w Imperium Bestii. Odporność na ostrzał podczas bitew oblężniczych, dobra sprawa. Naprawdę dobra sprawa i mój miły, czy ty możesz dalej się tutaj coś... No te harpie, pomioty chaosu... Mantykory. No, trzeba będzie pójść w to, więc dobra. Zatem pójdziemy w 10%. O, 14. Ja wiem, że było 10, ale wolę mieć więcej niż mniej.
Cyk. Spopielacz stada. Nasz szaman. To okropne przypływy, ryki, zdrajcy. To jest większe obrażenia. Niska skuteczność przeciwko wielu przeciwnikom, czyli ty jesteś na pojedynczego przeciwnika. Opończa Goroka. No tańsze po prostu. Nie, to znaczy droższe w sumie. Bo to jest wzmocnienie czaru, plus 50, ale to mi się chyba... Nie wiem, czy to właśnie efekt obszarowy, bo to jest 200 metrów. Ten oddział sojusznik. No właśnie. Więc nie wiem tak naprawdę, co ta opończa da. Ale weźmy ją. I... Czy ja dojdę w końcu tu? Tak. O, hello! No właśnie, podejdź tu. I będzie dobrze. Super. Ciach. Dobra. Trzeba by się uzupełnić. 2800. Z tego tytułu. Osiągnięto surową furię. Można by pomyśleć nad surową furią. To jest tak. Uzyskano grozę stówkę, przychody zniszczenia osad plus 20, koszt zniesienia budynków hordy. I chyba to weźmiemy. Chociaż zbite w plus 20. Tu jest to zaćmienie. Nie, weźmiemy to i odbierzemy sobie tę nagrodę teraz. Uzyskano podwładny, mistrz magii. Tak działa ta... Tak. Bo koszt zniszczenia budynków też jest dobrą sprawą. Na ten moment... Weźmy to, kurde, bo też łobiący krw tkuje cały czas je widzę. Opa! Złupisz niszcz. Dobra. I mamy trochę punktów, więc pójdziemy w ukryte obozowisko. Jako, że jest to tanie teraz w miarę. 3000 nam zostały. Ty, mój miły, jeszcze robisz tu akcję wznoszenia budynków, więc... No co tu się dzieje? Skąd wy się bierzecie? Po prostu... Nie wiem. Nie wiem, skąd się bierzecie, ale miejmy nadzieję, że... Ile tych kultystów? Miejmy nadzieję, że damy radę. Dobra, idziemy stąd. Idziemy tam. Tu nie powinno być nikogo. Ops. Ty, mój miły, zostaw to, bo oni tutaj raczej nie dadzą nam rady. No, troszkę się uzupełniamy, ale... Ale powinniśmy dać radę. Chociaż tu jest, kurde, ten. Brak statku. Ale tu nie ma portu, więc nie zaatakuje z morza. Dobra. Wstawimy sobie to. Tam jest kolejna armia. Zdecydowane zwycięstwo. Mała, nagły atak. Klik. Ja wiem, że klikam dużo, ale no słuchajcie, nie będziemy się zabawiać z nimi. Pieniądze. I poziomy. Demoniczne wigory, tu mamy, głos mrocznych bogów, zasięg aury dyscypliny może być dobry. Wyszukiwanie powoli, bo więcej przedmiotów mogłoby być dobrym pomysłem. Tu szkolenie. Potężny cios. Dobra. Idziemy dalej. Uzupełniamy się powolutku. Ty, mój miły, już zrobiłeś akcję, jedna tura tutaj, budowa zakończona, spoko. 20 na 20, no właśnie, kwestia jest tego też. Moment, mamy, kurde, matkę miotu z Vorbergland i to jest Jabberslide. O kurde. O kurde. Tak. I teraz zobaczymy. No, wracaj. Oh no, to Taurox, mosiężny byk. Niedaleko, uciekajmy. Aha.
Oni mają, kurde, wojnę tutaj z nimi. Ciekawostka. W obozowanie, ale nieukryte obozowanie. Można by go, kurde, dziabnąć tutaj. Dziel i siecz, zwerbuj lorda, wtedy dostaniemy 500 zeta. Odporność na ostrzał podczas bitew, super. I teraz tak. Odporność fizyczna dla jednostek ogarów chaosu, harpista, trazogarów i mantykor. To jest super. Obrona. Rydwanów i nie tylko. Razorgorów, siła, obrażenia. Robiący pancerz dla harpi. I stąd Razorgorów, ale chyba weźmiemy odporność. Weźmiemy odporność i pójdziemy tu. No dobra, rozstrzygnijmy sobie to, bo nie ma bitew w ogóle. Jeszcze jedna będzie prawdopodobnie, chociaż na początku była bitwa z Alitanarem, ale... Ale... No dość szybko, kurde, biegniemy tutaj, nie? I niszczymy wszystko. Więc w sumie, jak przejmiemy to wszystko, co tutaj jest, to zrobimy rytuał, dostaniemy z powrotem kamyk i pójdziemy dalej. Więc w sumie... Nie jest najgorzej, zaryzykujmy. Znaczy najgorzej, tak żeby... Myślałem, że mała ilość ziem dookoła naszego kamienia, stada, to nie będzie dobry pomysł, ale jednak. Ty, chodź tu. Oż ty, kurde. Aleś ty paskudny. No, Geralt to by się, kurde, ucieszył. Z takiego przeciwnika. Nie, ty bezpośrednio na bramę uderzasz, chodź tu. Mamy zwłaszcza odporność teraz na pociski, więc git. Tu jesteście ukryci. Wy jesteście ukryci, więc pójdźcie tędy. Reszta pójdzie gdzieś tu. Rubber slide tu. I chodźmy. Wy tam. Tu Manticor. Wy niestety nie wejdziecie, kurde, no właśnie, po murach. Więc atakujcie tam. Gorongon, chodź. Odporność fizyczna, podstawowa siła z broni. Zadaje poważne obrażenia po wygaśnięciu. No to takie sobie trochę to. Trochę się cofnijcie. Dobra, bramy zniszczone. Co mnie cieszy. Chodźcie. Ty kurde. Wow. Spore to obrażenia. Niestety ciebie nie przyzwę. Ciach, skurczybyki. No dobra, pomożemy was tu chyba. Chociaż... Tu nie mogę na tą stronę, więc... Ops. Ty, mój miły rydwaniasty przyjacielu, działaj tu. Co tu się dzieje? Chodźcie. Manticor. Też kurde, Jabber Slide powinien chyba móc skakiwać, nie? Tu zniszczeni, tu. I tyle. Także ci na murach tylko zostali. Znaczy, ty możesz wejść na mur? Nie. Dobra. Kończcie, kurde, to, bo naprawdę. Masakra. No. Trzeba będzie zwiększyć poziom trudności bitwy. Bo jest na wysokim.
Co tu się wydarzyło? Co to jest? Co wy robiliście w tym czasie? Tutaj dwa. Co to? Pieniążek. 997, w razie czego zadzwoń. Chłopi niszcz. Nie, potrzebujemy pieniędzy faktycznie. 20 tysięcy. Znaczy, może już nie aż tak potrzebujemy pieniędzy, ale potrzebujemy. Nadal. Dobra, wracamy. Ile tu jest? 16. I z tego nie dostaniemy chyba nic. No nie. Dobra, mój miły. Weź sobie piewkę dusz. Powoli, bo trzeba by. I no i tutaj nie dojdziesz, kurde, w tym czasie, nie? Nie, jest kurde ta. Ale poplądrujemy sobie tu was. Siemano. 462. No chyba, że... Gory z tarczami. Centigory z bronią. No właśnie po to mamy te pieniądze, żeby tutaj tę ulepszyć. Rezerwa plus 15 i początkowe wiatry magii, kurde. Szaman, szaman. No ty jesteś szamanem w sumie, to tego nie potrzebuję specjalnie, więc zostawmy to na ten moment. No właśnie, monolity. Jak wygląda sytuacja? No i to nie dostaliśmy nic z tego. Tu jest 8. No to będziemy mieć 24. No ale dobra, no. Przeskoczymy w ogóle. Mamy 60 teraz, tak? Tak, bo tam jest 60. To nie przeskoczymy, bo to jest do 99. Tutaj. Pomioty chaosu, bestigory, koszt noszenia budynków minus 10, hordy i limit armii plus 2. Więc tak naprawdę tego Alitanara działaliśmy... Właśnie nie wiem, jak, na czym to polega, kurde. Moment. Czy musiałbym tutaj wrzucić? No myślałem, że tu jak wstawię... Czy to jest to po prostu? No nie, no bo tutaj było więcej. Pola najadu, krąg zniszczenia to był tu. Leże. Larka rond. No nie, ale dostaliśmy też kowadło. Tutaj na dole, te ziemię. Więc to nie jest kwestia prowincji. Zasięgu prowincyjnego. Tylko właśnie nie wiem jakiego. No ale dobra. Trudno. To była taka rozgrzewka. Wyszukiwanie dla ciebie. 20 poziom nieśmiertelność dla ciebie. I to tyle. Z takich ciekawszych rzeczy tutaj, co się dzieją. No, pójdziemy po pieniądze. Chociaż z drugiej strony, czy my jesteśmy gotowi w ogóle na ten? Na topory? Jest pół na pół. Mamy Jabber Slide'a. Manticory. No ci, kurde, są tacy se, ale potrzebuję, kurde, jednostek strzelających. No mógłbym mieć w sumie zamiast tych śmiesznych Centigorów z toporami. I to nie byłby głupszy pomysł tak naprawdę. 28 poziom, to masz 26. Tego Gorgona tutaj. Jeszcze wrąbać. Tego Gorgona można by dać na dół. No. Masakra. Uciekasz? Uciekasz, kurde. Ten coś kombinuje tutaj. Ale to są żadne armie tak naprawdę. Ty! Zostaw to. Niczemna polana jest moja, bo to są jeszcze punkty zniszczenia. Mroczny księżyc. Dobra. Można by uzupełnić straty, ale weźmiemy zasięg ruchu na mapie kampanii. Nie, tak nie dotrę tutaj. Na czas. Nie szkodzi. W monolitach mamy 10 tysięcy. Można by... To sobie pójść, bo jest... Zobaczcie, że minus 10% było, nie? Tu nikczemną polanę. Opa! Okrąż na chwilę, bo mamy poziom. Wolałbym mieć poziom na bitwie. Mistrz ostrza, a tak w zwarciu, wiesz co, weź sobie gruboskórnego, bo to się może przydać. Wyposażenie niedostępne, mogę zaatakować od razu, mamy harpie, go. Co prawda żadni tam przeciwnicy to są, ponieważ jednostek jest tam malutko. Właściwie to harpie można by od razu wstawić gdzieś tu i przeatakować. Tu. Tu nasza jazda. Z
Tu wy niestety na tyłach. Ale poza tym... Poza tym spoczko. Dobra. Przypominam, im szerszy ten szereg... O kurde, przepraszam. Przepraszam. Wyjechałem myszką poza ekran, a tu mam po lewej stronie drugi monitor, na którym jest OBS, także przepraszam. O masakra. Im szersza formacja, tym więcej jednostek atakuje naraz. Więc... Z tarczami. No dobra. Jak z tarczami, to z tarczami, no. A tu jesteście. To hello. Co? Atakować! Kurde! Szybko! Włócznicy! Dziabaj! Harpia jedna. Harpia druga. Harpia trzecia, Manticora. Gdzie ty jesteś, mój miły? Atakuj tego. Po to zostałeś tu zwerbowany. Jesteście z wielką bronią. Dobra, uciekajcie. Naprawdę będziecie stać się i przyglądać? Chodźcie. I zrobimy tutaj szarżę. Wy jesteście z toporami. Dobra, ale jaki zasięg w ogóle tych toporów, nie? Masakra. Harpia. Tam sobie dają radę. Tutaj potyczki. No i na... Poniszczył wszystkie namioty. Co tu się dzieje? Ciach, kurde. Dajesz go. Skurczybyka. Tutaj jest jakaś tragedia. Dobra. Tyle. Ciachnij go jeszcze raz i spokój. No, tutaj nie było. Nie... Aha, miałem zwiększyć poziom trudności. No. Bo nudne to się zaczyna robić po prostu. Ej. Nie, bo tak na początku myślałem, że dużo będziemy walczyć, dużo będzie strat. Zwłaszcza na początku, ale teraz widzę, że to jest... No nic. Dobra. Średnią ilość ruchu? Nie. Zniszczmy to, bo... Potrzebujemy pieniędzy na... Na rozwój. Dobra. Punkty, poziom piąty. Punkty tu. Pancerz obrona w zwarciu. Wiesz co, weź sobie to. Ty jesteś kurde magiem. Wolałbym, żebyś mi nie zginął. Dobrze. Opcje. Okej. Okay. I tyle. No w sumie jak on kurde by zaatakował, to... To nie wiem. Zresztą tutaj gdyby Alitanara pokonać, to byśmy mieli koszty, ale to... Te bonusy z tego to są jakieś takie se. Uwaga, idzie. Dokończmy ich tu. I tu jest wojna. To trzeba będzie szybko to przejąć, bo z Nagarondem trzeba będzie walczyć. Tu jest 24. Wydaje mi się, że więcej nie zrobimy nic z tego. Więc odprawmy rytuał. Co prawda oni mogą zasilić tę ziemię z powrotem, więc... No dobra. Burza magii. Zbadajmy wyspę. Zdecydowane zwycięstwo. Ofiary małe.
Teraz mamy, kurde, bitwę na bardzo wysokim poziomie trudności, więc zobaczmy, jak to mniej więcej sobie dajemy radę z Beatrice Drakenfort. Od dawno, kurde, z nimi nie walczyłem w ogóle. Ze zbuntowatymi piratami, czy piratami ogólnie. Nawet z tymi, którzy nie byli zbuntowani. 7. Jakieś drgania. No dobra, nie mam. To jest jedyna jednostka latająca, jaką mamy. No dobra. Jesteście potworkami, więc o. Dobra. Tu. Nie wiem, czy oni mają jakieś armaty, czy nie. Dobra, pójdźmy tędy. Okej. Okay. No mógłbym przyzwać, kurczę, naszego przyjaciela. O ile będę miał manę kiedyś w przyszłości. Są. Tu. Atakować. Tu. I atakować. Dobra. Większego wyzwania raczej nie stanowią. No ale to też mamy, kurczę, te jednostki zaawansowane, więc... Więc dlatego, między innymi... Tu mantikorowcy. Dobra, no i tyle. Co za... Ale trochę pieniędzy dostaniemy, nie? Chyba za to. 58 strat. Nie, no to była wiadomo mała bitwa, ale tu 64, 36, dobry slajd, 35. Kurde, fajny jest. Podoba mi się. Dobra, weźmy szał. Dostaniemy talizman ochronny oraz materiały na morzu. Właśnie nie wiem, kurde. Czy to jest kwestia też... No tutaj raczej nie mogę wejść w tryb obozowiska, rozumiem, na morzu. Dobra. Chodźmy tu. 27 poziom, ale napierdzielamy te poziomy. Pierwotne instynkty. Bo tu jest też szansa na zdobycie magicznego przedmiotu. Ale wydaje mi się, że i tak mamy za dużo tego. Znaczy już wystarczającą liczbę procent. Więc może gruboskórnego. Albo i nie. Szansa na kradzież po bitwie, no właśnie, to będzie plus 20. Wiem, że mówiłem, że za dużo, już mamy tych procent, ale przychody po bitwie. Tylko czy ja potrzebuję aż tak tyle, kurde, pieniędzy? Nie, dobra, weźmy ten. Weźmy to. I ty, mój miły, tu na dole. Idź, łup i niszcz. Powinniśmy się uzupełnić w miarę. Oraz staru krwawy topór. Ty, mój miły, dostaniesz no troszeczkę, kurde, obrony. I powinno być ok. No. Monolity. Perusowe zwycięstwo.
Dziabnijmy to, bo to jest kurde ważna kwestia. Mam nadzieję, że się uda to jakoś sensownie zrobić. No słuchajcie, mamy normalnie 20, mamy kurde minotaurów, mamy ogary, ci są cienia. No ale ta nara, kurde, to jest plusowe zwycięstwo, nie? Ale bez przesady. Mamy z toporkami trochę jednostek. Mamy kurde Manticore, to ja nie wiem, co tu się dzieje. Ja wiem, że to takie pojedyncze, to znaczy na pierwszym poziomie to wszystko jest, ale... Ale mamy kurcze szamana. Nie wiem co prawda, co szaman tutaj nam zrobi, ale masz tutaj, masz to. Spoko. Dobra, w takim układzie... Mamy was tutaj. Damy was w ten tryb. Tu jest ten czarodziej. Śmieszny. Tu zaczniemy ich atakować od razu. Cyk. Was damy tu. Z wielką bronią może po tej stronie. No tutaj trzeba będzie to faktycznie jakoś tak sensownie rozegrać trochę. Atakować. I wy bez was atakować. Jest Alitanar we własnej osobie, więc uciekamy. To było takie dziabnięcie i ucieknięcie. Chodźcie tu. Napierdzielają nas trochę z każdej strony. Dobra, dziabnijcie go, bo naprawdę. Przesady. Dopaść. Naprawdę. Chociaż nie. Dobra, atakujcie go. Tam jest Manticore. Dopaść, dopaść. To jest chyba ogarnięte w miarę. Tak, jak on powinien zostać okrążony, to mu spadnie morale. Mało tego. Zapomniałem o czarach w ogóle, marach. Manticore działa, Alitanar też trochę działa. Au! Durniu! Dobra. Tyle. No całe szczęście, kurde, bo zazwyczaj w tych walkach, gdzie gość mnie atakuje jakiś, to jest potem słabo, nie? Wrogi Lord jest ranny, elegancko. Zdecydowane, kurde, a nie pyrrusowe. No, zazwyczaj jakbyś, znaczy, jeżeli mamy przewagę sił, ale mamy, kurde, jakby mocniejszego wroga, jakościowo, no to warto go po prostu okrążyć, nie? Jak największą liczbą oddziałów. Nikt nie zginął elegancko, kurde. Bierzemy pieniądze. Chociaż to jest zwierzęcy szał minus 3, więc się może uzupełnijmy. 24. Rytuał zakończony. Nie wiem, co wy, kurde, idziecie tutaj. Jakim mamy w ogóle stosunki, bo kurde... Może być, kurde, różnie. Klęcy na KK, dobra.
Ejże. Ciach. Ciach od morza. Dobra, bierzemy szał. Frakcja zniszczona. I mamy krwawego behemota. Dobra. Ejże. 20-20. W sumie powiem szczerze, że te harpie były spoko, ale... wywalimy najmniejszą harpię. Ty, mój miły. Dostaniesz tę oto tu niesamowitą gorgonę. No, mogę się jakoś tu, kurde, z tobą porozumieć, czy nie bardzo? Chyba nie mogę. Liczba oddziałów pomiotów chaosu większa. Spoko. Nie wiem, co tu się dzieje. Obecność Morsliba. No tu trzeba będzie pójść. Dobra, weź sobie szarże. Ty, mój miły, 24 poziom masz. Dzisiaj spaczenie to takie, nie? Przyspieszone wyzwania. To jest co? Przyspieszone wyzwanie, działanie. Ukończenie zwiększa się o 3%. Spoko. Docelowa osada przyspiesza czas ukończenia wyzwań mrocznych bogów na 3 tury. Aha. Czyli musiałbym pójść, dziabnąć nasz własny... własny rejon w ten sposób, nie? Chyba? Czy nie? Nie, nie mogę zaznaczyć. No tak jak się tam atakuje jednostki, czy bohatera innego, no nie? Dobra, nie wiem, o co tu chodzi, ale Alitanariusz poległ był. To jest na 8. No używamy tego, więc to dziabnijmy. Natomiast ty, mój miły, poziom 5. To masz, kolenie masz, sianie strachu. Zabójstwo, ataki na garnizony, na jednostki. Nie, dobra, weź sobie atak w zwarciu. I... no i nie czaję tego. No, może miałem innego zaznaczonego. Dobra, Gorgonku, zostaw to. Nie wiem, czy zostawiliśmy, czy nie. Tak, bo my mamy ten sztandar. Natomiast sławny regiment Krwawy Behemot, zapraszam cię. No. To będzie dobra sprawa. Okej, w takim układzie nie pozostaje nam nic innego, jak ruszać na wrogów. Moment. 27-34. No chyba, że cię, kurde, zaatakujemy tutaj, mój miły. Mamy punkty ruchu w ogóle? Mamy. Ciach, kurde. Ciach. Się uzupełnimy. Aha. Okej. Okay. Punkty zdrowia. To jest spoko. Wisior struchła gołębia. To jest prędkość, kurde, to jest fajne akurat. Spopierasz stada, ty akurat chyba nie potrzebujesz nic. No i taru, punkty zdrowia. Chociaż ty masz sporo punktów zdrowia, wiesz co? To dajmy Gozorokiemu. Eliksir leczniczy sobie weź, no. Spaczenie. Git. W monolitach można by coś znieść. Mamy 21 tysięcy, więc wznieśmy sobie 2600. Mhm. Dobra. Limit bohaterów nie. Potrzebuję ulepszenia. To potrzebuję. To i tu jest 2200. Mamy 1100. Nowe armie z hordy na poziomie drugim. To też weźmy. I zostało nam 300. No właśnie. I teraz dzięki temu można by znieść Centigory, Minotaury. Tak, i tutaj też rozumiem. Centigory, Minotaury. I tu jest tempo uzupełnienia strat, ale to było za tanio. I tutaj chyba potrzebujemy jeszcze jeden poziom, nie? W sensie jeden budynek. Pytanie, czy go będziemy mogli mieć, czy nie. I
I kochani, na tym sobie zakończymy powoli ten odcinek, bo już trwa długo. Natomiast jeszcze tutaj wyszukiwanie nie. A weź sobie odporność na magię. To może nie być głupi pomysł. Natomiast tu gruboskórny ostatni poziom. Też może to szkolenie. Bo tu mamy jeszcze, kurde, poziom trzeci w ogóle. No, to szkolenie byłoby dobre. I kochani, nie mam już więcej punktów ruchu, z tego co rozumiem. Tak, to kliknijmy tylko turę. Zobaczmy, co się wydarzy. Czy ktoś będzie chciał z nami się bić albo i nie. Chyba nie. Zwierzęca odporność. I tu są dni gniewu, słuchajcie. Pancerz dla jednostek minotaurów. To się nie ma co zastanawiać. I to w sumie tak naprawdę odblokowujemy wszystko. Straż przednia dla jednostek minotaurów. Amunicja dla Saigorów. Odporność na ostrzał dla gorgonów i olbrzymów. Siła broni dla minotaurów, Saigorów, olbrzymów i gorgonów. Super, to jest to. Trzeba pójść od razu w to. I tyle. Także jeszcze poziom, kurde, 29. Mięsna uczta. Tak, prędkość weź sobie. I będzie ok. I kochani, no właśnie nie wiem, w którym trybie najdalej idziemy. Dotąd tu. Tu akurat w tym trybie ty. W tym trybie tu. Nie mam pojęcia, czy tu ktoś, kurde, żyje. W tych miejscach. Bo to mam pokazane, że zniszczone, że zniszczone, że zniszczone, ale... No pójdziemy na lewo, no. Mamy kamyk. Pójdziemy na lewo. Właściwie to mógłbym pójść na dół. Wiedźmi dom, bo ma ósemkę. To jest 8, tylko no właśnie, bo rozumiem, że mogę sobie zaznaczyć. To jest przejęte z powrotem. To ma 6. Może zniszczyliśmy. No właśnie, bo tutaj nam pokazuje zasięg tego, nie? Tych ziem. 4, 8, 8. A tu? Tu jest 6, 8, 4. 0, 6, 6, 6. Tak, zrobimy sobie kamek tutaj w świątyni. Adatiocha. Kochani, to natomiast w następnym odcinku już jutro. Także kochani, dzięki za uwagę. Jeżeli macie jakieś pomysły, przede wszystkim na bohaterów lordów, to śmiało piszcie. I w najbliższym momencie będę mógł je wpisać. Kochani, jeszcze raz dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.